Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, podjęcie uchwał. Druk numer 184. W sprawie ceny litera szybkowej zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej dworców samorządowych na 2013 rok. Potem w wysokości 9 tysięcy złotych przyznano zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 roku na realizację zadania powierzonego w zakresie pracy remontowej dworców samorządowych na rok 2015 przeznacza się na członek samorządowy numer 182 remont dużego tarasu kwota 400 tysięcy złotych. Ogólnie członek samorządowy numer 22 położenie góry pracowników budynku kwota 450 złotych. Proszę Państwa, no nie muszę wyjaśniać, kwoty są podzielone porówno, tak jak to u nas przyjęło się dodatkowo, że przeznaczamy dodatkowe kwoty, które nie są na głowę. Proszę o mnie komisja retoryczna. Czy komisja infrastruktury opiniowała? Tak, jednogłośnie tak. Budżetowa? Opiniowała, jednogłośnie. Sportu? Nie opiniowała. Kultury? Nie opiniowała. Praworządności? Nie opiniowała. Bezpieczeństwa? Praworządności. Ale przepraszam. Polityki społecznej? Bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Edukacji, przepraszam. Co pierwsza opiniowała i jak najbardziej tam. W ogóle nie miałem żadnej komisji. Podatek. Rewizyjna. Opiniowała. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Szkoda, że tak mało. Proszę Państwa, no nie umiem się znaleźć środki. Na pewno się wiedzą. Ale trzeba powtórzyć to, co było mówione właśnie, że w tym roku jedno przedszkole dostało zadań priorytetowych, żłobek, przepraszam, pieniądze, środki zadań priorytetowych i na przyszły rok to, co panie zgodnie przyjęły, dostaje drugie przedszkole, także żłobek, także proszę Państwa, i tak mają więcej niż daje miasto. W takim razie skierownikiem chcę zabrać głos. Proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 184 w sprawie ceny listera księgowej zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej dworców samorządowych na 2013 rok. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Przeciw, wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Niższej Jolice podjęła uchwałę nr 22 łamane przez 184 łamane przez 2012 w sprawie syny listera księgowej zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej żłobków samorządowych na 2013. Ja tylko tutaj zaznaczę, że kwota też została zmniejszona w stosunku do 2012 roku. O 1000 zł została obniżona.